Wegański obóz w Tajlandii 6 grudnia 2018. Aloes? Papaje? Oto drzewo papaja, które ma około 1,5 roku i to od ziarna się rośnie. A to jest bambus? Tak, to jest słodki bambus. Można go jeść? Liście się nie je, ale się je nowe, młode bambusy, które wychodzą z ziemi. I można nawet je jeść surowe. Jest dużo gatunków bambusa. Po angielsku watercress. Jeden z najstarszych zielonych warzyw, który znany jest, że ludzie jedli. I jest twardszy od normalnej sałaty i ma bardzo mocniejszy smak, ale na przykład w zielonym smoothie jest bardzo dobry, albo też można go na przykład parzyć i albo wrzucić do curry albo coś takiego. Tutaj ostatnio posadziliśmy awokado. Tutaj są roślinki młode. I właśnie z Chiang Mai jedliśmy awokado i tutaj jest nasiono. I zobaczymy, czy urośnie tutaj. Alek tutaj ma limonka kefir albo limonka też znana jako makrut lemonka. I to się używa, to nie jest lemonka, tylko to jest liście z tego rośliny albo drzewa. I to się używa tak samo jak liście na przykład laurowe, ale to jest inny ten smak. Spróbujcie zapachnąć i zobaczymy, czy chcecie, żeby to było w waszym jedzeniu. Bo niektórzy nie lubią tego. Ten taki zapach. Może być? To jest drzewo mango. To nie jest nam dogmae, tylko inny gatunek. Ale też i te nowe liście można zerwać na przykład i też do curry, albo można, ale są gorzkie jak się je, ale można je tak trochę ten i powąchać i pachnie czym? Mango. No, pachnie jak mango. Tutaj jest nam dogmae, kwiaty nam dogmae. To będą za, nie wiem, ileś tam miesięcy może będą mango tutaj. I większość tych drzew tutaj to są mango. W maju i w czerwcu są normalnie. Fasola do parzenia jest trochę starsza od młodej fasoli. I to nie jest taka jakby długa fasola, to jest taki inny typ fasoli. Bardzo smaczne jak jest Świeżo zebrane. Kwiat bananowca z młodymi bananami. To by to jakoś lepiej wychodziło. To można obrać. Zucchini. Pani chce sobie rolki opłukać, to mam wątpię. Dobra. Jak się można wyrzucić przy tym? Kwiat z bananowca. I jak się ułoży w wodzie z lemonką, to wtedy się nie robi brązowy. I tutaj jest, tak wygląda zupa, jak jest już gotowa. Albo curry. Lunch. Najbardziej kwiaty bananowca. Tak, zupa była pyszna, naprawdę. Jedzenie. Świeże owoce prosto z drzewa w porównaniu z owocami ze sklepu, to jest zupełnie inna liga.
spanie, domek. Tak, odrobinę poza strefą komfortu, ale w dobrą stronę. Super. Także pozytywne emocje. Gospodarze. I bardzo fajni gospodarze. No ja myślę, że dużo osób nie wie, jakie daje możliwości, jakie składniki można wykorzystać, tak jak letni wczoraj pokazywała różne warzywa, gdzie myślę, że wiele osób letnie wiedziało, że to są warzywa i jak można je wykorzystać, jak, że to się je. Że to się je, że naprawdę można zrobić coś pysznego z roślin i to tak, jest smak, że to są rzeczy, które naprawdę można polubić i to, że są pyszne. Mhm. I zdrowe. Przy okazji. To, no ja będę próbowała. Zaszczepili we mnie. Tak, było niesamowicie inspirująco. Tak. Także dziękujemy. Musiałam tylko dodać, że podobało mi się jeszcze ścinanie liści bananowca i ścinanie bananowców z bananami i tak, można się wyżyć troszeczkę, odreagować, polecam bardzo tę pracę u Leki Grega, zapraszam. Zajęcia z kontroli stresu. Zajęcia z kontroli stresu, tak. Najpierw można troszeczkę się wyładować, później zrelaksować, nic dodać, nic ująć. Polecam. Polecam.